On jest Kwaksiński, tak? Ten malarz? Niby tak. Bo ja mam okna naprzeciwko pana i tak sobie przez lornetkę patrzę, jak pan maluje. Nie powie pan, że to jest obraz pogodny? Pogodny nie jest, ale dlaczego miałby być od razu katastroficzny, prawda? To jest pejzaż po jakiejś klęsce. Bo ja wiem. To jest moja żona, Zofia Beksińska, romanistka. Bardzo się czuję zawstydzony kamerą. No i czemu, Zosi? To mogę cię pocałować, czy nie? Słuchaj, w drugim pokoju mam bardzo ciekawą kolekcję kaset magnetowych. Przed wami Tomasz Beksiński i Roger Moore! Wszystko inaczej, niesamowite. Pan taki wesoły. O, ja wesoły. Dom zwyczajny. Nikt nie gwarantował ci, że życie rodzinne jest samą atrakcją. Nie wiedziałem, że jest pan duchem. No tak się akurat złożyło. Zawsze marzyłem o tym, żeby kogoś zgwałcić. Ale wiedziałem, że nigdy tego nie zrobię, ponieważ pogardzam przemocą. Ranisz wszystkich? Ani razu nie pomyślisz o tym, że nam jest trudno. Nigdzie bezpośrednio nie wynika, że rodzina to jest coś innego niż grono ludzi, którzy tak jak się lubią, tak się nie znoszą. Tu leżą Beksińscy, pocałujcie ich wszystkich w dupę. To jest mój dom, tylko ja mam prawo się tutaj zabić! Obiecaj, proszę, że nic sobie nie zrobisz, dopóki mama jest z nami. Dobrze? Chciałbym zaprezentować debiutancki album brytyjskiej grupy Yazoo. Zoo, dziecko, mama! Prawda, dzieciak? Strach będzie teraz radio otworzyć.